witamy w trzecim odcinku. Dzisiaj zaczniemy wkładać silnik do naszego autka. Zamontujemy przednie i tylne zawieszenie. A z Anglii pokażemy Wam różne modele kitkarów. A na koniec oczywiście Maciek pokaże nam jeszcze, jak się kręcić samochodzikiem i jak driftingować sobie zgrabnie. No i oczywiście rozmowa z posiadaczem. No wreszcie! Kolejne części wracają z naprawy. Z wałeczek? Tak, to jest napędowy. Aha. To są pierwsze rzeczy, które są po odświeżeniu, także... Ale ładne, no bo to było takie trochę teges, nie? I trochę dłuższe. Kładziesz i nie gadasz, bo zaraz tutaj zamarzniemy. No dobrze. Teraz weź kogoś do pomocy jeszcze. No i teraz będziemy montować całe to tylne zawieszenie. To wszystko było czarne. Tego to tu w ogóle nie było. Znaczy czarne jest nadal, nie? Ale otwarty. Nowe tłoczki hamulcowe, to wszystko jest nowe. Wszystko, co związane jest z bezpieczeństwem, jest dane nowe po to, żebyś się nie zabił na wyścigach. Ciężkie. Kręcasz rurkę. Analogicznie będę robił to samo. Bardzo analogicznie. Teraz dokręcasz i normalnie zaczynasz wyginać. Zasada jest taka, nie może rurka dotykać do żadnej części metalowej. Dobra. Bo jak będzie drgała. To wyciągasz sobie i teraz masz, widzisz, możliwość pełnego, jak masz tak dalej, tu zawsze ją nagniesz. Nie? Powoli, samodzielnie, no może z małą pomocą. Teraz postaramy się, dostaniemy tylko kawałek wężyka, założymy wężyk na ten fragmencik rurki i dociśniemy to. I mamy całe zawieszenie przygotowane do montażu. Wkładasz wężyk i zaciskasz. I masz to wszystko w tym momencie przygotowane. Aha. Teraz proszę drugą stronę. Wężyk nacięty. Składam go tu, w to miejsce. Wkładam go w to miejsce. I to zagina, tak? Tak, zaciskasz mocno. Tym małym urządzeniem. Tak, jest. No. Jest. Pięknie. I kolejny element. Amortyzatory. One lekko będą pod kątem. Cztery najważniejsze śruby to te, plus dwie z przodu. Karton ze śrubami wymieszanymi nie nastrajał optymistycznie. I one trzymają całe tylne zawieszenie. Potrzebujemy przygotować sobie te śruby z podkładkami. Te małe, tak? Te małe. 10 razy 25, tak jak masz instrukcji, dokładnie opisane. I wkładamy je, żeby zamocować... Tylny most. Po chwili jednak, dzięki spisowi, udało się, no przynajmniej w przybliżeniu, ustalić co to i gdzie. To są nakrętki specjalne. Wszystkie nakrętki są tak zwane, to są nakrętki tak zwane samozabezpieczające. To znaczy, ta nakrętka w momencie dokręcenia, tworzywo powoduje, że nakrętka nie ma prawa się odkręcić. To jest twoje bezpieczeństwo i w każdym momencie... Znaczy takiej nakrętki nie wolno używać w ogóle dwa razy. Jedziemy z całym tylnym zawieszeniem i teraz będziemy potrzebowali więcej osób. Każdy pretekst jest dobry, aby poprosić innych do pomocy. Kilka ruchów, zawieszenie jest na miejscu. Waży sporo, no ale od czego ma się kolegów? Czy masz? Ała, kurczę, coś mi poszło w plerach. Dobra, ja już ci podniosę. Dobra, ja już mam 100%. Ja nie mam w ogóle. No, wejdź, kochana. Możesz puścić. Czyli tą rurkę, którą sobie wcześniej przygotowaliśmy... Aha, ja to sobie przygotowałem. No tak, rzeczywiście, przecież ja to sobie przygotowywałem. No to mam. Teraz muszę drugie takie same śrubki wziąć i zrobić to samo z drugiej strony. Tu będzie amortyzator, będzie tutaj sobie sprężyna. W końcu to zmontuję. Kwestia czasu. Wkładam to drugie niebieskie. To niebieskie tu musi być. Po ciężkim tyle, delikatny przód. To jest przedni amortyzator. I wahaczyk! Proszę bardzo, żywioł! No, żywioł, śmywioł. Powoli i systematycznie, chyba bardziej powoli. Składam kolejne klocki. Muszę sobie wycentrować tutaj otwór, żeby wejszła śruba. Fantastyczne jest to, że wszystkie elementy ze Sierry wpasowują się w naszą wyścigówkę, jakby należały do niej od zawsze. Ale czasami trzeba sobie pomóc. Jest!
Pewnie się dziwicie, dlaczego ja tak tylko wkręcam i w zasadzie nic z tym dalej nie robię. Ale z pewnych źródeł wiem, że wkręca się tylko troszkę, a dopiero później, jak już samochód stoi na kołach, dokręcamy to na fest. No, czyli tak wystarczy. To jest przekładnia kierownicza i teraz do niej muszę dokręcić takie dwa aizole, końcówki do przekładni kierowniczej. Skąd takie rzeczy wiem? Dużo internetu. Dużo czasopism. I to będziemy montować za chwilę. Najpierw jednak osłony i zabezpieczenia. To jest dobrze. Teraz dokręcę jeszcze dolny wahacz i zwrotnicę. Tylko gdzie pytanie tylko? Pabułka! Nie strasz, mnie przerwa na kawę miała być. Jeśli zrobić jakoś... Jest jakiś termin w ogóle, na kiedy on ma być zbudowany? Musimy zdążyć przed emisją. Przed emisją czego? Papierów wartościowych? Programu. Budujemy w czasie rzeczywistym. Nie, no zróbmy. Weź zadzwoń i powiedz, że za 2 miesiące następny odcinek. Ja muszę mieć jakąś przerwę, jakaś regeneracja, znaczy, sił musi być. Coś ciężkiego, żeby poleciało w jego kierunku? Nie, weź mnie, nie rzucaj już. Ja już mam dosyć. Chodźmy do domu. To idziemy, chodźmy. No, wreszcie jakaś mądra decyzja. Kolejny dzień zakończony. Tym razem już coś zaczęło przybywać. Brama stała się podwoziem. Najtańszy i najprostszy model Tiger Avon bazuje na Fordzie Sierra. Wentylowane przednie tarcze, niezależne wielowahaczowe zawieszenie przodu i tyłu. Brzmi dobrze jak na prosty i tani samochodzik sportowy. Najprostszą opcją silnikową jest poczciwa jednostka ze Sierry. Możemy także zaoferować ZTK. Przy małej masie 595 kg każda jednostka o mocy powyżej 100 koni mechanicznych nadaje przyspieszenie porównywalne z autami za setki tysięcy złotych. Dzięki komputerowej analizie wytrzymałości ramy uzyskano nowoczesną i sztywną konstrukcję dla nowego modelu R6. Jej sztywność powoduje lepsze prowadzenie samochodu. Nowoczesne silniki ZTEC wraz ze skrzyniami biegów Quaife decydują o wspaniałych osiągach tego już naprawdę wyczynowego pojazdu. Obecnie na terenie Wielkiej Brytanii organizowane są wyścigi tej klasy aut. Podobnie zresztą jak w Polsce. Na bazie modelu R6 powstała jego odciążona wersja B6. Ciekawostką jest zastosowanie lekkich silników motocyklowych, takich marek jak Kawasaki lub Suzuki. Specjalna skrzynia redukcyjna powoduje, że mamy do dyspozycji 6 biegów w przód oraz 6 w tył. Obecny rekord świata jazdy na wstecznym wynosi prawie 130 km na godzinę i należy do firmy Caterham. Jeżeli komuś nie zależy na rekordzie świata, może stworzyć sobie auto takie jak Tiger Z100. Napędzany na jedną oś samochód posiada podobnie jak Z100 WR dwa silniki od Suzuki GSX. Przyspieszenia osiągane w takiej konfiguracji to około 3,1 sekundy do 100 km na godzinę. Tego typu auto wymaga wprawnej ręki oraz olbrzymiej pokory. Na śliskim staje się potwornie nadsterowny, ale za to, gdy posiada maksimum przyczepności, może pokonać dobrej klasy motocykl. Witam wszystkich, nazywam się Maciej Polody. Chciałbym Wam przekazać parę informacji na temat prowadzenia samochodu w poślizgu, konkretnie mówiąc w drifcie. Następne ćwiczenie będzie polegało na ustawieniu dwóch słupków i jeżdżeniu między nimi, tak aby tor przejazdu wytyczał ósemkę.
chodzi tutaj o prowadzenie auta w nieustannym poślizgu, płynne dozowanie gazem, jak również precyzyjnym kręceniu sterem. Początkowa odległość 20 metrów między słupkami, końcowa odległość 10 metrów. Następny element, który powinniście ćwiczyć, to są techniki prowadzenia auta w łuku. Możecie sobie wytyczyć łuk na parkingu i na tym łuku ćwiczyć poszczególne techniki. Tak zrobiliśmy w naszym przypadku i będziemy ćwiczyć wpierw technikę wchodzenia w zakręt przy pomocy hamulca ręcznego. W momencie, kiedy zaciągacie hamulec ręczny, w jednoczesnym momencie wciskacie sprzęgło. Za chwilę puszczacie sprzęgło i dozujecie gazem tak, aby samochód prowadził się w uślizgu. Musicie pamiętać o tym, że łuk zakrętu zacieśnia, więc zawsze spoglądajcie o jedną sytuację do przodu. Jeżeli jesteście na początku, patrzcie, gdzie jest środek zakrętu. Jeżeli jesteście w środku, spoglądajcie, gdzie są bramki wyjściowe. Następne ćwiczenie będzie polegało na redukcji biegu przed zakrętem. Będziemy jechać w moim przypadku na biegu trzecim, będę redukował na bieg drugi i sam sposób prowadzenia dalszy w zakręcie się nie zmieni, natomiast nie będę używał hamulca ręcznego. Czyli redukując bieg, stawiamy opór na tylne koła, auto wchodzi nam w poślizg i stosunkowo wyczuwamy balans auta, masę i prowadzimy go w łuku. I następny dzień. Muszę powiedzieć, że sam siebie zadziwiłem. Za dnia auto, no może jego fragment, wyglądało znacznie lepiej niż pamiętam z poprzedniego wieczoru. Muszę sobie pogratulować. Okazuje się, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Chodzę z barkiem, bo przecież nie można tak na sucho robić.
Mam nadzieję, że w tych szufladach jest coś więcej niż kawa. Zabrali. W każdym razie będę kończył robienie zawieszenia. Musiałem zrobić te blachy, bo Bartek mnie tutaj zjechał, że bez blach wtedy zakładałem te wszystkie gumy, jakieś te, coś tutaj wahaczy, jakieś tu gdzieś coś, jakoś ktoś. Teraz dokończę i zrobię tarczę przymocuję hamulcowe. Widzę, że zakosiłeś narzędzia. Barek, tak, to się nazywa barek narzędziowy. Zacznij od 17. Mam. Dokręć jeszcze tutaj. Tom? Mhm. To na razie zostaw luźne, bo to jest zacisk, a musisz jeszcze tarczę założyć, ale tak, żeby to nie było takie ciężkie, to najpierw skręcasz ten pewnie. Aha, okej. Okay. Nieodrobione zadania domowe, instrukcji się nie czytały, znaczy, takiego, potem są efekty. Wczoraj, ale była noc i potem przyszedł kuzyn i ja mu opowiadałem, co tu robiliśmy. Podpowiedzi Bartka traktowałem sceptycznie. Sprawdzałem w instrukcji i no, niestety miał rację. Na razie tylko schwytasz to wszystko. Chwyciło. To chwyciło. Czyli teraz idziesz do kartonu po nowe tarcze. No, trzeba się pochwalić. Teraz musisz odkręcić zacisk. Myślę, że jakby do tych części się więcej mówiło, to one by się lepiej przykręcały. Następna moja robota to będzie, zagram w filmie karate. Się przygotowuje. To jest ten element kierowniczy, drążka kierownicza. Nie będę mówić, co to jest, bo jeszcze coś źle powiem i potem będzie na mnie. Ale dzięki temu będę mógł kierować moim samochodzikiem pięknym. Przykręcam teraz kolumnę kierowniczą, już w takim razie na stałe. Dobra, mamy. Teraz spróbuj, czy to wszystko działa. Działa. Zobacz, tu kręcę, a tu się rusza. Jak w prawdziwym samochodzie. Jeszcze trzeba parę rzeczy podociągać, ale... No to tutaj trochę lata, ale co. Teraz założę pedał gazu. Najważniejszy w tym samochodzie. Przecież będziemy nim jeździć, prawda? Dosyć szybko. Także będzie on najbardziej potrzebny. Teraz dobra. Jest dobrze, nie lyra się. Jest wszystko ok, skręcone. No i jest nasze małe, delikatne serduszko. Po remoncie wygląda tak, jakby już chciał odpalić. Musi jednak jeszcze trochę poczekać. Mam silnik? Dostałem silnik? Niespodzianka za to, że ładnie pracujesz i ładnie składasz. Mieli to pomalować na żółto. Dostaniesz gratisa za to. Jeżeli nie góra do Mahometa, to Mahomet do góry. No paj. No, przyj. Uważaj na głowę i przyj. Znaczy niedługo będę to miał. Aby ułatwić sobie zadanie, postanowiliśmy nie silnik do samochodu, a samochód do silnika. Dobra, głowę zawsze. Czyli jednak góra. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale patrz, co się dzieje. Robimy dokładnie odwrotnie niż zwykle się robi, to znaczy wkładamy samochód na silnik dosłownie. Śruby tak i jest. Łapy do silnika. W kartonie są jak łapy. Zwykle. No i znowu miał rację. Skąd on to wie? Wycięta jest na drugą stronę, tylko wycinamy. W sumie motor trzymany jest w trzech punktach. Dwie łapy z przodu. To jak było wtedy. Tak. O. Dobrze, jedziemy z końcówką, podniesiemy cały silnik, weź pomóż. Plus jedna poduszka z tyłu. Z przodu dokręciłeś łapy, tak? Tak. I śruba wskoczyła przy podnoszeniu. Znajomi czy ludzie, którzy budują tego typu auta, zazwyczaj nie zakładają przedniego zawieszenia, zakładają tylko tył, rozbrajają tak samo silnik, zapraszają kolegów na wieczorną pogawędkę. Wtedy wkłada się silnik. Tak, przy spokojnych rozważaniach na temat życia. Na temat życia, motoryzacji. Właśnie. Koleżanek, żon. Znaczy żon. Tak, właśnie. Tutaj po prostu ułatwiliśmy sobie, ale tak jak ci powiedziałem, możesz zaprosić po prostu paru kolegów.
wieczorową porą i tego dnia akurat podjąć decyzję o włożeniu silnika. Jedyną słuszną decyzję tego dnia. Nie wiadomo, czy zdążycie go włożyć, to może być... Znaczy, wiesz, to z kolegami to różnie bywa. Tak. Dobrze, teraz trzeba to pouzupełniać, dokręcać wszystko już na porządku. Sam silnik to jedno, teraz wszystkie dodatki. Kolektor wydechowy. Jak zobaczymy, zresztą jak widzieliśmy, to cały ten silnik jest bardzo delikatną konstrukcją. Tu jest aluminium użyte chyba tylko w jednym miejscu, przy gałce zmiany biegów. Natomiast cała reszta konstrukcji jest taka dobra, stabilna, żelizna, co powoduje, że jest to strasznie ciężka jednostka. Aczkolwiek... To tak jak ja, a ja nie mam żadnego żeliwa w środku. No i jest. Koniec. Dokręcona. Wreszcie, na wyścigi wygrałem. No tak, mam ciasteczko. Witam, nazywam się Matthew van Berkel, a to moja córeczka Victoria. Dlaczego postanowiłem zbudować KitKara? Przejeżdżam rocznie około 60-70 tysięcy kilometrów. Dzisiejsze samochody posiadają ESP, ABS, ASR dla poprawy naszego bezpieczeństwa na drogach, szczególnie polskich. To jednak odbiera troszeczkę zabawy. To jest samochód kierowcy. Jeżeli wiesz, jak nim jechać, prowadzić go. Nie wybacza błędów, ale daje tyle zabawy, ile tylko można. Jest otwarty, co także jest miłe w odpowiednich warunkach pogodowych. Pozwala tak naprawdę odczuć, że jesteś na drodze. Jeżdżąc 120 km na godzinę, siedząc tak nisko, czujesz się, jakbyś pędził 200. Tyle, że nie musisz jeździć 200 km na godzinę, aby mieć wrażenie tej prędkości. Jedziesz 140, a czujesz 200. To kompletnie nowe doświadczenie. Rozpocząłem budowę mojego auta w listopadzie. Dlaczego Tiger Cieluch? Byłem w zakładach, widziałem ramy. Ich wysoka jakość dała mi poczucie bezpieczeństwa. Bo samochód musi być bezpieczny. Mam rodzinę, która także wspiera ten pomysł. Auto powstaje w normalnym garażu, mieszczącym zwykły, przeciętny samochód. Posiadam raczej standardowy zestaw narzędzi. Samochód stoi już na kołach. Ma większość nadwozia. W kolejnym miesiącu włożony zostanie silnik. Moja żona wspiera mnie. Jest bardzo optymistycznie nastawiona. Samochód będzie uczestniczył w serii wyścigów. Nie z nią jako kierowcą, jest za młoda, ale na pewno zasiądzie w samochodzie w przyszłości. Jest to auto dla młodych, do szkolenia ich umiejętności. Idealnym rozwiązaniem jest system dostawy w częściach, tak zwane step by step. Pozwala to na zaplanowanie miejsca oraz pracy, ponieważ garaż nie jest aż tak wielki, aby pomieścić wszystkie części. Nie mogę się już doczekać, kiedy auto będzie gotowe, czyli za jakieś półtora miesiąca. I będę mógł powrócić do moich wspomnień z młodych lat i wykorzystać doświadczenia sprzed 20 lat, kiedy uczestniczyłem w wyścigach. Jestem szczęśliwy, że samodzielnie mogłem zbudować tak wspaniałe auto, a zarazem bardzo bezpieczne. To moja historia. Tak, wypadło. Dalej, chodź. Z tobą to ja za miesiąc nie zbuduję tego. Jezus, trzymam. Wiesz co, ja trzymam. Oła! No pytam się go, czy wytrzyma, czy nie, to wytrzymałem!
A sami się osaczyli. Wszyscy są osaczeni!